dzisiaj jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie realizujemy fragment projektu Amplify, taki komentarz artystyczny do rekomendacji, które zostały wypracowane przez 12 krajów Europy, rekomendacji dla Unii Europejskiej, dla polityków zarządzających Unią Europejską. Mają one być przedstawione na konferencji Amplify Uczeń Przyszłość Europy swoją, na konferencji, gdzie będą podejmowane decyzje co do zmian w politykach Unii dotyczących kultury. Ideą tego dzisiejszego spotkania jest to, żeby skomentować wypracowane rekomendacje poprzez sztukę i w związku z tym też schodząc na głębszy poziom, czyli poruszając się na poziomie może rozwiązań, na poziomie takiego języka formalno-prawnego, tylko wchodząc w odczuwanie, w emocje, w to, co nam na dole, ludziom, którzy z kultury korzystają, którzy są kultury twórcami, odbiorcami, co z nami się dzieje poprzez te zmiany prawne, jak to do nas wpływa, jak my to odczuwamy na takim głębszym poziomie. Metoda dialogów malarskich, czy właściwie dialogi wizualno-werbalne, to jest autorska metoda, w której próbuję pokazać, że język wizualny jest formą porozumienia się. Czyli jak na przykład tutaj malujemy, to szukamy komunikacji, która jest pomiędzy barwą, linią, fakturą. To jest też coś bardziej wieloznacznego niż słowa werbalne, które znaczą arbitralnie, prawda? Tutaj w komunikacie, w takim porozumieniu, właśnie pomiędzy dwojgiem ludzi w takim dialogu dzieje się znacznie więcej. To nie jest tylko sfera wizualizacji, ale również emocji, energii i takiego porozumienia się na wyższym szczeblu, można powiedzieć. Ja jestem przekonana, że takie metody jak dialogi malarskie dają nadzieję. Są pewnym uzupełnieniem też takich ruchów, które się teraz rodzą, takiej partycypacyjnej, oddolnej demokracji. Więc myślę, że to jest nadzieja na przyszłość i takie narzędzia powinny być wykorzystane, szczególnie właśnie w tych twardych obszarach, gdzie szukamy rozwiązań prawno-organizacyjnych, finansowych dla różnych istotnych społecznych problemów. I stąd nasza obecność dzisiaj tutaj.